Cześć, ja jestem Brzezik, a to jest kanał Just Freestyle, gdzie znajdziecie materiały tylko i wyłącznie o tematyce freestyle football. W dzisiejszym odcinku Nauki Trików nauczymy się... Tak jest! Jest to zagranie, które budzi wiele kontrowersji, bowiem od zawsze Abbas był mianowany jako pojedynczy trik. Po latach nowe pokolenie freestylerów wysnuło teorię, że to nie jest trik, a kombo dwutrikowe. By nie budzić w tym odcinku większych kontrowersji, w tym materiale będę wspominać o Abbasie jako o zagraniu, nie o triku czy kombie. No ale myślę, że mniej ważne jest to, jak to nazywamy, skupmy się raczej na umiejętnościach. Zaczynamy naukę Abbasa. Jak zdążyliście zauważyć, Abbasa możemy wykonać w in, czyli wykonując kółko do środka, lub out, czyli z kółkiem z rotacją zewnętrzną. Jedni freestylerzy preferują outy, inni iny. Mi osobiście wygodniej wykonuje się Abbasa w out, lecz stale staram się rozwijać swoje kółka w in, by być wszechstronnym freestylerem. Co na początek należy opanować? Przede wszystkim najpierw opanujcie dookoła świata, bo bez tego ani rusz przy nauce Abbasa. Link do poradnika macie w prawym górnym rogu w karcie z poradnikami, a jeśli już potrafisz atwa, to przechodzimy do wykonywania reverse crossa. Przełożenie do reverse crossa to pierwszy etap ruchu przy Abbasie. Zagranie to rozpoczyna momentalny ruch słabszą nogą na zewnątrz. Wytrenujcie reverse crossa tak, byście mieli dużą powtarzalność. Później dołóżcie do tego dookoła świata. Raz przed air crossem, raz po air crossie. Jak na razie rozkładamy Abbasa na dwa osobne triki. Jeśli zaś zrobimy zakończenie crossa i początek dookoła świata w jednym dotknięciu, wtedy wykreujemy Abbasa. W następnym etapie postarajcie się po air crossie już powoli wykręcać kółko. Zacznijmy od Abbasa in. W tym przypadku musimy wykonać wyskok. Wyskakujecie z lepszej nogi, słabszą nogę przekładacie nad piłką i kiedy jesteście w locie, wewnętrzną częścią stopy zahaczcie obok piłki tak, by dostała rotację. Zakręćcie piłkę na tyle z wyczuciem, by zmieścić w tym kółko. Tak jak widzicie na ekranie. Abbas out. No to zagranie nieco różni się, kiedy chcemy wykonać z rotacją na zewnątrz. W tym wypadku wykonujemy dużo mniejszy wyskok. Przełożenie lewą nogą musimy wykonać dużo szybciej. Popatrzcie, lewa noga musi dotknąć się z podłożem, zanim piłka wyląduje na prawą nogę. Zatem ułóżcie sobie w głowie, że musicie najpierw położyć nogę na ziemię, potem zrobić dookoła świata. I tak macie Abbasa out. Zauważcie, że Abbas in różni się od Abbasa out. Różni się właśnie tym wyskokiem. Oczywiście jest możliwe wykonanie Abbasa in bez wyskoku. Lecz wyskok w tej wersji do środka sprawia, że zagranie to jest dużo bardziej stylowe i myślę, że jest pewniejsze do wykonania. Chociaż znam freestylerów, którzy tego wyskoku nie wykonują, a wykonują Abbasa bardzo dobrze. Teraz przypatrzmy się na błędne wykonanie tego zagrania. Na pewno nie osiągniemy swojego celu, jeśli wybicie do Abbasa będzie za niskie. Wtedy mamy bardzo mało czasu na reakcję i przełożenie piłki. Czasami przez to zamiast Abbasa wykonamy zwykłego air crossa. Innym błędem, jak pokazuje lipa, jest złe wyczucie przy przełożeniu. W rezultacie wasza lepsza noga nie potrafi trafić w piłkę i po prostu się z nią mija. Wynika to ze zbyt szybkiej próby wykonania Abbasa. Róbcie powoli, ale dokładnie. Próbowałem próbować. Źle zrobić, jak się umie. No, bo masaj jest też trudno, nie? Kurwa, to jest trudniej się zjebać, niż to zrobić. No i innym, myślę, że oczywistym błędem jest zbyt wysokie wybicie do Abbasa. Zatem musicie wyczuć złoty środek. Nie za wysoko, ani nie za nisko. W ogólnym rozrachunku wysokość powinna być mniej więcej taka. A teraz zresztą jak w każdym naszym odcinku możecie przeanalizować, jak wygląda Abbas w 240 klatkach na sekundę. Przyjrzyjcie się, jak zachowuje się ciało oraz piłka. Przede wszystkim spójrzcie na moment przełożenia i porównajcie, jak to wygląda w Abbasie out, gdzie musimy szybko przełożyć stopę na ziemi, oraz w Abbasie in, gdzie musimy wyskoczyć do piłki.
W zależności od freestylera każdy wykonuje zagranie inaczej, jest to zależne od waszego stylu, dlatego przyjrzyjcie się również, jak to wykonuje Lipa, który uważam, że ma niezwykle stylowe basy. No i jak to w naszych poradnikach, na koniec pokażemy wam kilka fajnych połączeń. A myślę, że Abbas ma bardzo fajny potencjał, jeśli chodzi o łączenie trików. Możecie wykonać Abbasa po tatwie lub amatwie w NT. Po slapie. Świetnie wygląda w połączeniu z Achtatwem. Teraz popatrzcie na niesamowite podanie Lipy. Lecimy dalej. Abbas z Halfem również wygląda zacnie, a dodając do niego inne triki, możecie stworzyć naprawdę efektowne i kreatywne połączenia. Możecie wykonać go na ilość i na przemian z basem in oraz out. Abbas oraz opposite Abbas po sobie. Abbas do beka. Abbas, Abbas NT. Abbas lat, albo nawet pat po Abbasie, ach. No, to by było na tyle. Wszystko teraz leży w waszych nogach. Lećcie na trening i podbijcie Abbasa. Efektami możecie się pochwalić na naszej grupie facebookowej, gdzie każdy może udostępnić filmik ze swoimi trikami, zapytać o rady, opinie. Jest to świetne społeczeństwo freestyle'owe, z którym my się zżyliśmy i serdecznie się tam zapraszamy, odpowiadamy na komentarze, jesteśmy tam aktywni. Link do grupy masz w opisie. Aha, i napiszcie w komentarzach, co wy myślicie o Abbasie. Jest to trik czy combo? Freestylerzy można powiedzieć, że podzielili się na tych, którzy definiują trik poprzez dotknięcia piłki oraz na tych, którzy uznają trik jako jeden ciągły ruch. Ja osobiście jestem wyznawcą ruchu, więc od zawsze kwalifikowałem Abbasa jako trik. No bo w takim przypadku tatw oraz matw również jest kombem, bo przecież to jest taki sam ruch, lecz puszczony od tyłu. No nie wiem, ja osobiście bym nie zmieniał już tego, co zostało nazwane i przez lata jest praktykowane. Jeśli zgadzasz się ze mną lub wręcz przeciwnie, chętnie przeczytam twoją opinię. Zresztą ja myślę, że i tak ważniejsze jest to, by potrafić tego Abbasa. I aby go wykonać, to pamiętajcie, po prostu trenujcie. Trzymajcie się, widzimy się w następnych materiałach. Eldo!